Słuchasz pierwszego na świecie radia Horeca. Eksperci o biznesie Horeca. Travel and Nice. Dzień dobry, z tej strony Rafał Krzycki. Witam Was w kolejnym odcinku audycji Top Hotelarze. Dzisiaj moim gościem jest osoba, którą myślę, że doskonale znacie. No, takim przebojem w ostatnich latach wdziera się w sektor, w branżę hotelarską. Mianowicie przed Państwem Władysław Grochowski, prezes, właściciel firmy Arche. Dzień dobry, witam Panie Władysławie. Dzień dobry, witam serdecznie. No i cóż, zaprosiłem Pana tutaj, dziękuję bardzo za przyjęcie tego zaproszenia, byśmy porozmawiali sobie o tym biznesie, który Pan tworzy i buduje. W zasadzie nie wiem, jak mam się do Pana zwracać, proszę mi tu zasugerować. Czy inwestor, deweloper, czy hotelarz, czy jeszcze znawca sztuki, tak? Bo Pan w ogóle jakby z tego się gdzieś tam z wykształcenia wywodzi. Ja też nie wiem, także jak pan się zwróci, tak będzie dobrze. A czy jestem hotelarzem? Pewnie czasami, pewnie jakby każdy, z każdych tych profesji to od czasu do czasu ja lubię się przerzucać i cały czas jestem tym innym, bo by mnie to znudziło, gdyby było inaczej. Ale co pana najbardziej kręci w tych pana biznesach? Bardziej deweloperka taka klasyczna, mieszkaniowa, czy właśnie ta hotelowa? Nie, absolutnie. Mieszkaniowa już mi się dawno znudziła. To jest mało ciekawe, powtarzalne. A hotele tak, no znaleźliśmy gdzieś tam swoją niszę i to mnie coraz bardziej wciąga. Ja już mam oczywiście swoje lata, ale jeszcze troszeczkę no, chciałbym zrobić i tyle. Trochę projektów mamy. Jeszcze parę obiektów będzie. No dobrze, to teraz niech pan odpowie, proszę, na takie pytanie, które ja szczerze mówiąc już nawet usłyszałem od kilku hotelarzy, gdy rozmawialiśmy o grupie Arche w różnych środowiskach. No to właśnie takie ciekawe, którędy teraz będzie pan Władysław przejeżdżał i jaką cukrownię znowu kupi. Proszę mi powiedzieć, jakimi kryteriami pan się kieruje, wybierając no, tak nietypowe lokalizacje, tak, na swoje obiekty, no, bo na pierwszy rzut oka wydawałoby się, no właśnie, że jakby przyjechał jakikolwiek inny inwestor gdzieś obok, to by się popukał w czoło i mówił, w życiu tam nie będę inwestował. Pan znajduje takie naprawdę ciekawe obiekty, które przerabia i stają się perełkami. Jakimi kryteriami? Pewnie nie wiem, pewnie najbardziej emocje, także ja zupełnie nie jestem analitykiem. Całe szczęście, że są inni i później gdzieś próbują mnie uporządkować. A tak to nie ma nawet wiele wspólnego, poza tym, że trochę obiektów zabytkowych się pojawiło. Ja próbuję to jakoś, jakiś wspólny mianownik znaleźć i teraz to będziemy się zastanawiali, żeby coś z tego zrobić, jakąś grupę. A co mi się jeszcze zdarzy, jutro też będę coś ciekawego oglądał, ale nic nie wiem w ogóle. No dobrze, ale samymi emocjami nie można się w biznesie kierować, siłą rzeczy, tak? No właśnie to są cyfry, więc rozumiem, jest jakaś ciekawa propozycja, jakiś ciekawy obiekt, no to w pierwszej kolejności rozumiem, panu muszą zagrać emocje, że tak, ja czuję, chciałbym tam zrobić hotel i w to zainwestować. I co? I wtedy zaprzęga pan sztab ludzi, już takich analityków, księgowych, finansistów, którzy panu to przeliczają i mówią, tak, jest szansa, żebyśmy coś z tego zrobili, a mówią, nie pchajmy się w to. I wtedy pan rzeczywiście słucha ich w ogóle? Czy... A nie, to decyzje też dawno podjęte są. Także ja decyzję podejmuję no, w danym momencie, no, chwilę i już później to... Nieodwołalna, tak? No nie, raczej nieodwołalna. Później staram się to no, wytłumaczyć sobie innym, dlaczego tak. Także myślę, że te emocje jakoś do tej pory mnie tak bardzo nie myliły, ale jeżeli mnie pomylą, to się też nic nie stanie. No mamy pewną już rezerwę, żeby i czekam na wpadkę, kiedy dany, załóżmy, na danym obiekcie całkowicie stracę. No może takie podstawowe jakieś zastanowienie moje, jeżeli ten projekt byłby nieudany, czy jeszcze coś mi zostanie w firmie, żeby można było działać i odbudowywać. Nie przywiązuję się do takich tam no, czy no zarabiania, to... czy jakieś. Oczywiście cieszy to gdzieś tam na końcu, bo mam tych dużo. Nie, no to zdecydowanie myślę, każdy projekt, nawet intuicyjnie, jak się czuje, że on, szczególnie nawet moim zdaniem, jak się intuicyjnie czuje, że on zaskoczy i będzie działał, to cieszy bardziej niż ten, który jest tak po prostu w tabeli, w cyferkach wyliczony. Tak, no właśnie. Tak, ja przy kilku obiektach, no wszyscy byli przeciwko mnie od razu przy pierwszym czy drugim Łochów, jak kupowaliśmy.
a pojechała rodzina, nie, to awantura trochę. Na całe szczęście, że mam zgodną rodzinę, to im przeszło. Żnin to miesiącami, teraz w ogóle to było takie na siłę. Ale myślę, że to będzie perełka w naszej firmie cukrownia Żnin. A ja nie zastanawiałem się, ale... No, ale gdzieś to tak jest, no nie wiem, no, nie wiem, mam szczęścia dużo. Wywraca pan do góry nogami no, wszystkie teorie inwestorów, ludzi, którzy na tym rynku czy deweloperskim, czy hotelowym działają i oczywiście są twarde cyfry, bo są duże pieniądze, wchodzą w grę i tak dalej, i tak dalej. No, chyba jak teraz nas słuchają, tak, jestem przekonany, że nawet tak jest, to pewnie im się trochę jeżą włosy na głowie, ale no, tak jak z kolei no, siedzi tutaj żywy dowód na to, że to jednak jakoś działa. Jak mówię, no szczęście trochę współczuję prezesom spółek giełdowych, czy jakichś innych rozproszonych kapitał, tutaj no, jest to spółka rodzinna, bo nie tylko ja jestem właścicielem trochę rodziny, zresztą sporo, ale są zgodni dosyć. Młodzi decydują, a młodzi są zupełnie inni. I to działa, my się bawimy trochę tym. No, na szczęście już trochę tych pieniędzy zarobiliśmy. I jakby różnie można korzystać, może sobie gdzieś tam po świecie, czy jak latać, zwiedzać. A my się tym bawimy. Bardzo trochę dobrze. Dobrze, bo dzięki temu my też będziemy mieli okazję i goście Państwa Obiektów okazję również się tym bawić. O, tak? Właśnie i o to mi chodzi, tak, żeby goście się trochę bawili, emocje jakieś tutaj no, przeżywali to, jak wchodzą takie wrażenia, często miękkie dosyć, ale tak mi się wydaje, że to gdzieś ci młodzi są inni i gdzieś to tak się załapaliśmy na to. Oczywiście starzy też chcą być młodzi, okazuje się, że to do wszystkich może trafić. Tak jest, a niech pan powie, jak pan podejmuje decyzję na temat właśnie jakiejś nowej inwestycji, no to jasne, z jednej strony jest pewna intuicja, ale nie wiem, co pan czuje w środku, tak, w sobie, że tak podejmuje decyzję, wchodząc, albo chce zarazić tym swoim pomysłem innych ludzi. Pan wchodząc na jakiś obiekt, który dziś jest ruderą, powiedzmy sobie prosto, bo niejednokrotnie pan wchodził do takich obiektów, które były po prostu ruderami. Zdecydowanie. Tak, a dzisiaj są perełkami. Zamek w Janowie chociażby, tak, podlaskim, to jest też taki przykład między innymi, ale ta cukrownia w Żninie dokładnie to samo. A no to, co się stało, gdy pracownicy budowy zeszli z placu, no to odsłoniła się naprawdę perełka. Jakby co pan czuję, podejmując tą decyzję, gdzie ta lampka się zapala, jaka to musi być ta iskra w głowie, że tak, to jest to i tym będę zarażał właśnie swoją rodzinę i na pewno w ten projekt ja chcę iść. No na pewno to muszą być, no każdy projekt jest inny. Mnie nie interesuje powtarzanie, no nieraz szukam ich. No trzeba sposób jakiś znaleźć, no to mnie inspiruje trudne projekty, często zwykle takie, których nikt inny nie chce. Jeżeli jest wielu chętnych, ja już nie wchodzę, bo no dobrze, bo już ktoś inny to zrobi i się bardzo cieszę. A takie zostawione, to dopiero, bo trzeba główkować czasem, ale to jakby kolejne doświadczenia to pozwalają no, na bardziej odważnie podejmować projekty. Dla przykładu, jak chcieliśmy w Gdańsku sobie kupić, tam dwa dni byliśmy w Gdańsku, tam na Dolnym Mieście, tym głównym mieście, Wyspie Spichrzów, w Gdyni, Sopocie, wszędzie. No i coś mi nie pasowało. I przypadkiem trafiliśmy, przepraszam, na Dolne Miasto. O, to jest to. Taka Saska Kępa. Oj, przepraszam, to się w ogóle zapędziłem. To nie Saska Kępa, a ten Praga w Warszawie. Bardziej taka. To Dolne Miasto w Gdańsku. No i tam jeszcze... No, w niektóre miejsca strach był wchodzić, ale część już była spora zrobiona przez prezydenta Adamowicza, nie, piękne ulice, oświetlenie, tutaj zieleń i widzę,
że tu może być potencjał. I spotkaliśmy budynek, tablica wisiała do sprzedania, bardzo stara, nie wiedziałem, czy aktualne, ale ja wiedziałem, że w tym momencie, jeżeli to jeszcze aktualne, to jest to. Ale tam pan się pojawił przypadkiem, czy ktoś pana tam zaprowadził? Nie, przypadkiem się pojawiłem, bo szukałem w tych lepszych jakby lokalizacjach. Okazało się, że to budynek Akademii Medycznej, aktualny do sprzedania, no i szybko ofertę i kupiliśmy. Ja dopiero później się dowiedziałem, że to jest no, dzielnica z dobrymi perspektywami i taka z charakterem i teraz wiem, no, że, to, że to jest perełka, a za śmieszne pieniądze kupiliśmy. No proszę bardzo, to mamy tutaj też informacje, tak pan zdradza od razu, jak się podejmuje ważne decyzje kluczowe i, tak, to, i jak szybko też to działa. Tak, no, jest nam tak wygodnie i możemy i po prostu to jest taka różnica, no każda jakby organizacja ma swoją specyfikę możliwości i tutaj w niektórych przypadkach jest wyższość, że można jednoosobowo szybciutko podejmować decyzję. To prawda, zdecydowanie. I jak stracimy, to mnie nigdy do mnie nie ma pretensji, to jest no. Tak jest. Nikt mnie nie rozwija. Rodzina może mieć pretensje co najwyżej, tak, żeby był fajny plan, fajny obiekt i nic z tego nie wyszło. Ale nie, póki co jeszcze tak nie było. Młodzi tutaj, to następne pokolenie, bratankowie są bardzo otwarci, zdolni, architekt też jest. To młodzi robią wszystko, później projekty i to. No właśnie, chciałem w ogóle zapytać, już jest decyzja, jest kupiony obiekt z działką, no i on wymaga dużo pracy, najczęściej jest to obiekt właśnie zabytkowy. Jak sobie radzicie ze współpracą z konserwatorem zabytków? Bo to jest, no jakby wiele już historii na ten temat słyszałem, jakie jest to trudne, jak duże wyzwanie i ile inwestycji wręcz przez to zostało gdzieś tam położonych albo musiało być zmienianych. U pana prawie, że każda inwestycja hotelowa, czy jakby sporo ich jest, realizowana dokładnie we współpracy z konserwatorami zabytków. No jest to cała przyjemność, współpraca z konserwatorami zabytków po iluś latach pracy. Oczywiście początki były, nie wiem czy trudne, no może trudne, inne na pewno, bo I nasza świadomość się zmienia i doświadczenie u konserwatorów też. Dla przykładu w Janowie Podlaskim konserwator zawsze się chwalił, szczycił tym, że jest najbardziej taki zachowawczy tu na wschodzie, tradycyjny. Teraz zmienił swoje poglądy o 180 stopni. Ja w międzyczasie musiałem wymienić dwóch czy trzech architektów, to dopiero trzeciego zaakceptował, tutaj wszystko uzgadnianie. Później już on całkowicie się zdał na nas. Zobaczył, że inaczej można podchodzić, bo my zostawiamy pewne fragmenty budowy, jakieś elementy zupełnie nieruszone, nie tak jak czas zadziałał. A z drugiej strony no, wkomponujemy, czy dokładamy coś nowoczesnego, nie robimy takiej kopii, nie. Mnie się nigdy w zabytkach kopie nie podobały, bo to takie sztuczne, ni to zabytek, ni to nie wiem, jakieś takie tak cukierkowe. A tutaj nie, nieraz takie toporne, taki czas zniszczone, to i łączymy, a tu znowu elegancję. No i on zmienił poglądy o 180 stopni, że można to tak. No i gdzieś w ogóle jakby w tym środowisku się to trochę zmieniła ta szkoła w części podejście. No jesteśmy myślę, że dobrze postrzegani i łatwo nam się uzgadnia te projekty, te nasze nawet wizje może w cudzysłowie. Części są to jakieś, załóżmy, problemy tam w urzędzie, biurokracja współczuje tym urzędnikom, bo tych przepisów i nieraz oni sami nie wiedzą, jakby za szybko szło, to wiedzą, że jakiś układ może z deweloperem czy innym. I to też jest trudne, urzędnik ogólnie no, jest taki bardziej zachowawczy. Nie, konserwatorzy są w porządku, współpraca z nimi. Czyli nie taki diabeł straszny, jak go malują. Absolutnie. Dobrze, chciałbym zapytać, już tutaj ze dwa razy pan się odnosił do młodego pokolenia w rodzinie, w tej firmie rodzinnej. Widzi pan na horyzoncie zmianę? Jakaś nadciąga nowa fala tej rodziny, która będzie no, gdzieś tam za jakiś czas przejmowała stery? Tak, widzę zdecydowanie i to przygotowuję też
A w ogóle, no jakby, czy świadczy to wszystko, podejście do, nie wiem, czy pracy, czy